Doroczne zebranie delegatów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego podsumowało ostatni rok pracy związku. Zebranie delegatów podjęło uchwałę o poparciu dla Ryszarda Zbrzyznego w wyborach do Sejmu RP. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego w lipcu podsumowuje rok działalności związkowej we wszystkich swoich organizacjach. Na spotkanie zaproszono prezesa Herberta Wirta, a także dyrektora Leszka Mierzwę i Marka Bestrzańskiego, by przedstawić zakres nierozwiązanych, a sygnalizowanych wcześniej przez związek problemów. Sprawozdanie z działalności związku złożył wiceprzewodniczący Leszek Hajdacki. Sprawozdanie dotyczyło trzech obszarów działalności związku. W obszarze dotyczącym płac za sukces w ostatnim roku wiceprzewodniczący uznał wypłatę pracowników wyrównania wynagrodzeń za 2013 rok i podwyżkę wynagrodzeń o 3%. W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy sukcesem jest powołanie do życia Rady Bezpieczeństwa Pracy, która zajęła się m.in. problemem arsenu w hutach. Trzecim elementem wystąpienia było zaprezentowanie strategii związku na następne 2 lata. Sprawozdanie z działalności związku w spółkach grupy kapitałowej przedstawiła Barbara Popielarz. Do gości kierowane były pytania dotyczące problemów poszczególnych spółek grupy kapitałowej. Jedno z nich dotyczyło MCZ-u i jego przyszłości. Jeżeli chodzi o MCZ, to rzeczywiście ta koncepcja z PZU, ona w jakiejś mierze, mógłbym powiedzieć, jest dalej aktualna. Ale co chcemy zrobić? Chcemy rozbudowywać MCZ. Stąd jest pomysł na rozszerzenie działalności o chirurgię. Ja tam szczegółów dokładnie nie znam, ale chcemy nabyć szpital w Głogowie, tym bardziej, że oczywiście jak popatrzymy, ile pracowników mamy z poszczególnych obszarów, to chcemy czy nie chcemy, zarówno jak działalność nasza gospodarcza, jak i również pracownicza idzie w kierunku, powiedziałbym, północno-wschodnim, a więc Głogów ze względu na doposażenie tych kompetencji chirurgicznych w MCZ-cie, wydaje się to rozsądne. Jest to w tej chwili na etapie dyskusji z właścicielami szpitala głogowskiego. Związkowców niepokoją plany co do Polmieć Transu. O przyszłości spółki prezes mówił tak. Polmieć Trans, jeżeli chodzi o wizję, dzisiaj, jak Państwo wiecie, decyzja ostateczna nie zapadła. Jesteśmy w trakcie negocjacji z PKP Cargo. Co zrobiliśmy w tą spółkę? W tym sensie, żeśmy wyczyścili, przepraszam za słowo, czyli sprowadzili do poziomu spółki tylko i wyłącznie transportowej. Wszystkie inne domeny, które były w Polmieć Trans, zostały zagospodarowane z poszanowaniem praw pracowniczych w 100%. Więc patrząc na kwestię Polmieć Trans docelowo, 49% jest do nabycia, więc jak pan tu poseł powiedział, zmiany własnościowe w tym scenariuszu pozytywnym, to 49% nabędzie Cargo. Oczywiście to, na co Państwo szczególnie zwracaliście uwagę, ale również i nasi zarządzający poszczególnymi oddziałami, to prawo własności do, powiem, do szyny, bo to jest istotne. Kto będzie jeździł na po tych szynach, to powiem szczerze, rynek jest już tak rozwinięty, że z tym problemów nie będzie, przynajmniej jeżeli chodzi o teorię, jak praktyka pokaże, a pokazuje do tej pory, że rzeczywiście na rynku polskim w aspekcie przewozu towarów na liniach kolejowych jest rzeczywiście rynek. Więc tyle mogę powiedzieć na temat Polmieć Trans. Kiedy nastąpią ostateczne decyzje? No wtedy, kiedy się dogadamy z PKP Cargo, bo to jest kwestia chociażby dopuszczenia, czy nie ma działań, tak, nie ma działań monopolistycznych i tak dalej, więc jest to wielowymiarowa decyzja. Ona nie zależy też tylko i wyłącznie od dwóch stron. Ale jeszcze raz powtarzam, nie odbędzie się ta restrukturyzacja, czy jak wolimy w prostym językiem sprzedaż, z uszczerbkiem na prawach pracowniczych Polmieć Trans. Na spotkaniu problemów sygnalizowano znacznie więcej. Na pytania o poszczególne zakłady z grupy odpowiadali także obecni na spotkaniu dyrektorzy. Pytań było wiele i dotyczyły zmian restrukturyzacyjnych w spółce, stosowania umów śmieciowych, zawierania kontraktów między spółką KGHM a spółkami jej grupy.
Sprawozdanie z działalności sejmowej w zakresie obrony interesów pracowniczych i samego KGHM-u złożył przewodniczący związku Ryszard Zbrzyzny. No rzeczywiście jest to dla mnie aktywny czas, wyjątkowo, bo już jestem którąś tam z kolei kadencję posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale takiej aktywności w żadnej kadencji nie można było odnotować. Dzisiaj tak właściwie w statystykach sejmowych jestem na czwartej pozycji. Mam grubo ponad 500 wystąpień i to są wystąpienia o ogromnej wadze, a więc dotyczące systemu podatkowego, budżetu państwa i tych wszystkich około budżetowych regulacji, choćby kwestie funduszu świadczeń socjalnych, choćby podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych i wszystkiego to, co się składa na poziom życia obywateli Rzeczypospolitej. Oczywiście będąc posłem opozycyjnym, nie we wszystkich sprawach byłem do końca skutecznym, ale przynajmniej sygnalizowałem i mało tego, wykazałem inicjatywę w kilkudziesięciu projektach ustaw, których jestem wnioskodawcą, współautorem i przy pomocy grupy kilkunastu najczęściej członków Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej posłów uruchomiłem procedury. Oczywiście dzisiaj rząd, który nabiera takiego, można powiedzieć, ludzkiego wyrazu, bowiem wybory się zbliżają, jak gdyby dubluje te projekty, które już od dawna, od kilku czy kilkunastu miesięcy leżą w Sejmie i są mojego autorstwa i są przeze mnie prowadzone, a więc ja powiem, że nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Myślę, że ja sprowokowałem ich do tego, że zaczęli trochę prospołecznie zacząć myśleć, ale myślę, że o wiele za późno. No i myślę, że standardową kwestią to jest mimo wszystko kwestia podatku miedziowego. Ja w tej sprawie walczę od 3 lat, a więc od momentu, kiedy w ogóle projekt ustawy się pojawił i próbowałem go w różny sposób torpedować, czy też tępić ostrze tego podatku. Udało mi się na samym początku przesunąć w czasie termin wejścia tejże ustawy i KGHM z tego tytułu zyskał około 300, może więcej milionów złotych. No byłem w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał uznał zasadność tego zaskarżenia, a jak w uzasadnieniu napisał, nie miał odwagi podjąć decyzji o uchyleniu tej regulacji ze względu na dobro społeczne, na stan finansów publicznych itd., itd. Dobre tyle, ale za mało, jeśli chodzi o tutaj interes naszej firmy, bo ona rzeczywiście ma dzisiaj coraz większe kłopoty związane z rozwojem i inwestowaniem w przyszłość, a to jest przecież nie bez znaczenia dla KGHM-u. A mówiąc o przyszłości, mam na myśli przede wszystkim wybudowanie nowej kopalni pod Bolesławcem, bo aż się prosi, żeby tą inwestycję uruchomić jak najszybciej. Zebranie delegatów dobrze oceniło pracę Ryszarda Zbrzyznego i dało temu wyraz, podejmując uchwałę, w której wyraża poparcie dla niego jako kandydata do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Zebranie delegatów udzieliło absolutorium władzom związku za poprzedni rok.